Słucham. Halo, słucham, głuche telefony, halo. Halo, słucham, głuche telefony, halo. Halo, dlaczego to jest głuchy telefon? Słucham. Halo. Halo. Misiu, odezwij się. Nie wiem, jakiś misiu dzwoni do mnie i się nie odzywa. Głuchy telefon jest jakiś, nie wiem. Kierunkowy 58, nie wiem co to jest. Chyba Bułgaria, bo Bułgarzy tak robią, że nie odzywają. Halo? Nie wiem, jakiś chyba idiota, bo coś nie wiem. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, do kogo się dodzwoniłem? DT Partner, słucham, w czym mogę pomóc? No proszę pana, jakiś głuchy telefon był do mnie po raz kolejny w tym dniu z tego telefonu, dlatego dzwonię się dowiedzieć, o co chodzi, kto do mnie dzwoni z takiej firmy. No już, proszę pana, sprawdzamy, w jakiej sprawie jest dzwonione dokładnie. Tak? Pan? Tak, pan, słucham. Dzwonimy w sprawie finansowo-prawnej, więc poprosiłbym datę urodzenia. Dobrze, zanim panu podam, proszę powiedzieć, z jakiej firmy pan dzwoni? Jeszcze raz. DT Partners, jak mówiłem, proszę pana. Dobrze, a co to za firma jest, proszę pana? Proszę pana, biuro zajmujące się obrotem wierzytelnościami. Ale ja nie jestem zainteresowany żadną pożyczką. No ale my nie, proszę pana, my nie udzielamy pożyczek. Nie? Pan myli pojęcia. No bo nie wiem, no to o co chodzi, słucham. Poproszę datę urodzenia, przedstawię szczegóły, proszę pana. No ale proszę pana, no ale ja nie podaję daty urodzenia każdemu, kto do mnie zadzwoni z pierwszego lepszego telefonu. Nie, proszę pana, no w tej chwili to pan do mnie oddzwania, tak? No ja do pana dzwonię się pytać, o co chodzi, a pan ode mnie żąda daty urodzenia. No proszę pana, to no, się ja chyba nie ja panu powiedziałem, o co chodzi, tak? No nie, no proszę pana, ale tak? Proszę pana, finansowo-prawną związaną z panem. Pan ale, pan, ale pan do mnie dzwoni ja i robi pan pewności. Do mnie robi pan do mnie głuche telefony. No to ja nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam. Jakieś głuche telefony, nie, to coś chyba jest... No pan nie zdążył odebrać po prostu. Nie, bardzo szybko odebrałem, proszę pana, się pytałem. Mam wszystko nagrane, bo ja każdą rozmowę nagrywam. I dlatego... Relacyjnie, proszę pana. No. No bardzo super, bardzo. Dobrze, proszę pana, no poda pan datę urodzenia. No ale czy pan jest niepoważny, proszę pana? No jak no, mogę panu podać pana, datę urodzenia? Proszę pana, dobrze. To bez daty urodzenia niech pan nie jak pan nie chce podawać, to niech pan nie wyzwania. A jak się pan nazywa? Nie zajmuje mi mojego pan czasu. Jak... Proszę pana. Dobrze. Tak, to mam za chwilę do pana jeszcze raz odzwonić, czy co? Czy będzie pan ze mną rozmawiać? Znaczy, jeżeli proszę pana, chce pan podać datę urodzenia, to owszem, mogę z panem teraz porozmawiać. Jeżeli pan chce za chwilę podać datę urodzenia, może pan za chwilę zadzwonić. A dlaczego mam panu podawać datę urodzenia? Niech pan mi powie. Jeszcze raz. Proszę pana, bo bez podania daty urodzenia nie uzyska pan ode mnie żadnych informacji. A proszę pana, a czy czytał pan ustawę o ochronie danych osobowych, proszę pana? Tak, proszę pana, bardzo dobrze czytałem. Tak, proszę pana, bardzo dobrze, to fajnie, super, bardzo się z tego cieszę. Proszę pana, wie pan, że pan chce ewidentnie włożyć do mnie dane osobowe w tym wypadku, tak? Proszę pana, nie, nie, nie. To jak pan proszę pana? Podał... Proszę pana, jeżeli jest pan panem... Oczywiście pan jestem. Wyraził pana zgodę i udzielił, proszę pana, zgody na przetwarzanie danych osobowych i właśnie w oprawce o ochronę pan pana danych, rzekomych pana danych osobowych, nikomu, proszę pana... Nie, na pewno panu nie udzieliłem potrzebuje zgody, dane osobowe do weryfikacji. Proszę pana, zgodnie, proszę... Pan nie wysłucha do końca. Zgodnie dobrze, z właśnie z tąże ustawą, na którą pan się powołuje. Dobrze. Proszę pana, a proszę mi powiedzieć, czy pan ma pełnomocnictwo, które pana upoważnia do przeprowadzenia rozmów w imieniu wierzyciela mojego, tak? Czy nie? Ma pan takie pełnomocnictwo? Jak najbardziej, proszę pana, jestem pracownikiem. Proszę, to proszę mi to pełnomocnictwo wysłać na adres domowy i dopiero wtedy ja sobie to rozpatrzę. Proszę pana, to już było wysłane. No wie pan co, ja nic nie dostałem, niestety, przykro mi bardzo. No, proszę pana, to... No proszę to pana. Ktoś odebrał, ja nie wiem kto, no. No nie, a ma pan potwierdzenie odbioru? Proszę pana. No, proszę pana, dlatego zapytam od początku, czy ma pan pełnomocnictwo do prowadzenia rozmów w imieniu wierzyciela? Jak najbardziej. No to proszę jak mi to pełnomocnictwo przedstawić. Jak mi pan to pełnomocnictwo przedstawić? Przedstawione panu było, proszę pana. Nie, proszę pana, nic nie mam do dzisiaj. A ja jestem pracownikiem wierzyciela. No to więc proszę muszę mi pan w imieniu wierzyciela. Ale oczywiście, oczywiście, że pan musi. Jakiego wierzyciela proszę panie? Pana? Proszę podać mi wierzyciela. Kto jest moim wierzycielem? Już powiedziałem na wstępie, proszę pana. Gdzie się pan dodzwonił? Dodzwonił się pan do biura Debt Trading Partners, proszę pana. Debt Trading Partners. A co to jest za biuro, proszę pana? Jeszcze raz się zapytam.
Już powiedziałem, zajmuję się obrotem wierzytelnościami. Aha, dobrze. A proszę mi podać, bo ja nie znam tej firmy, bo jakiś, nie wiem, KRS albo NIP, coś takiego. Pan sobie wpisze, proszę pana, Debt Trading. Ale gdzie mam sobie wpisać? W internecie. Ale ja nie mam internetu, proszę pana. Ale ja nie mam internetu. Przykra sprawa, proszę pana. No bardzo przykra sprawa. No wie pan co, dlatego cały czas czekam na jakiś liścik polecony z państwa firmy, bo ja tak na gębę nic nie będę z państwem załatwiał. Otrzymał pan już. Ale ja nic nie otrzymałem, proszę pana. A kiedy? Może pan mi datę podać, kiedy otrzymałem? Ja sobie sprawdzę na poczcie. Czy coś może przyszło do mnie, ja nie odebrałem, no? Kiedy pan otrzymał, oczywiście, proszę pana? Jasne. No czekam, słucham. 30, potem kolejne, proszę pana, już. Ale 30 którego, proszę pana? 30 proszę pana, 30 września 2015, potem 28 października, nawet pan dostał kopię ponownie tego pisma drogą mailową. Ale nie, ja maila, ja nie mam maila, proszę pana, nie ma maila. No przecież, proszę pana, no nie ma nie. pan, nie no, nie ma, pan. No nie mam internetu, proszę pana, jak panu dziwne, no. Proszę pana, już pan, to rozumiem, że nie rozmawiam z panem, tak? A ja nie wiem, a skąd pan może wiedzieć, że pan rozmawia z panem? A czy pan no właśnie dlatego, pan? Proszę pana, dlatego, no proszę pana, nie udzieliłem no panu informacji. Pan udostępnia informacji, no. No pan cały czas udziela mi informację, że pan rozmawia z panem. Ma pan pewność, że to pan, czy nie? Proszę pana, dlatego nie udzielam żadnych szczegółowych informacji, jakby pan wiedział. Jak szczegółowych? No przed chwilą pan podał datę. No dokładnie. No. I kiedy maila otrzymał? No jasne. No, to wie pan co, to ja bardzo proszę przysłać pełnomocnictwo, że jest pan upoważniony do przeprowadzania rozmów w imieniu mi. Ale, proszę wysłać. Ale mi, proszę komu? Wysłać. A panu, a pan to kto? No to pan już otrzymał. Ja już panu powiedziałem. No, pan panu mówi, że panu nie otrzymał takiego pisma od pana. No. Proszę pana. No proszę tego, pana. Co wiem, to no. Otrzymał, bo potwierdził to. No, już proszę pana. Niejednokrotnie. No wie pan co, no mi się wydaje, że nie. Więc jeżeli proszę pana. Tak słucham. Jest pan panem. To pan otrzymał, a jeżeli pan tak? się podszywa i próbuje pan wyłudzić informacje, proszę pana, a wie pan, proszę pana, teraz ja mówię, pan proszę pana, wysłucha. Proszę pana, teraz ja mówię. Przerwał a wie pan, mi pan. A wie pan, że pełnomocnictwo... Nie, pani mnie żegna, ale pan, pan rozmawia. Ja się o dniach mamy wieczór, proszę pana, chyba, że u pana jest inna godzina. Czy pan mnie słucha, czy pan mnie nie słucha? Proszę pana. Pan mnie słucha, bo słyszę, że się pan nie rozłączył, więc panu powtarzam, że pełnomocnictwo...